Patryk, za tobą bardzo intensywny weekend, w sobotę i w niedzielę cross. Dzisiaj jeszcze jeździłeś na trolejach, teraz koncert Perfektu. Powiedz tak, powoli przyzwyczajasz się do tej intensywnej pracy w sezonie? Tak, perfekcyjnie. Łącznie z koncertem dzisiejszym. No zgadza się, wróciłem z gór w piątek i zaraz następnego dnia wsiedliśmy właśnie na cross. Pozwoliła nam na to pogoda. Wybraliśmy się pojeździć, warunki były torowe dość dobre. Zrobiliśmy to także dzisiaj. Poza tym udało mi się też jeździć jakby na autem z dwoma kołami przednimi, jak i tylnie były dołączone, dość małe. No i sztuczny poślizg był jak najbardziej udany. Myślę, że nie było źle. No i czuję się już taką atmosferę, tak jak dzisiaj tutaj z tymi ludźmi, którzy się widzi na jakby na loży VIP, taką atmosferę żużlową. Trzeba się po prostu powoli do niej przyzwyczajać. Wróćmy jeszcze do tego crossa. Marek Cieślak zapowiedział obóz motocrossowy pod koniec lutego. Powiedz, ty chyba się z tego cieszysz szczególnie. No, myślę, że tak. No, nie mam tam planów wielkich na koniec akurat lutego zaplanowanych. Szczerze też jeszcze sam nie wiem, bo nie słyszałem jeszcze tak dokładnie o tym obozie. Jednak jeśli on będzie, to jak najbardziej skorzystam z tych usług i będzie na pewno dobre roztrenowanie się przed wyjazdem na tor żużlowy. Co do tych dzisiejszych jazd na trolejach, to tobie jako świeżo upieczonemu kierowcy jak to się podobało? No na pewno to jest na pewno dobrze na takie coś się zapisać, ponieważ gdy wpadamy w poślizg, żeby człowiek nie panikował, a naprawdę jest łatwe to do opanowania. I to dzisiaj właśnie w czasie jazdy, może mi jeszcze nie wychodziło dokładnie, ale bardziej jakby doświadczonym kierowcom, myślę, że na pewno to się przyda, bo po prostu nie można panikować w takich sytuacjach, a warto się czegoś nauczyć dodatkowo przy jakby manewrowaniu auta w trudnych warunkach pogodowych. Sprzęt już przygotowany czeka w garażach? No, można powiedzieć, że jesteśmy na etapie składania go i kompletowania, dlatego myślę, że do końca lutego już będziemy wszystko mieli dograne. Jeszcze takie pytanie na temat prezesa Dovhana. Dzisiaj zapowiedział, że jest to jego ostatni sezon w Polubadzie. Jak to skomentujesz? Ciężko powiedzieć, decyzja nie wiadomo czy nieodwracalna. Zobaczymy, co się pokaże pod koniec roku. Może jednak się prezes zdecyduje. Jednak no nie, to jest jego decyzja, jego wybór. Zobaczymy, jak to wpłynie na koniec sezonu, na drużynę i na wynik.